Dzień 24 lutego 2022 roku zapisze się dla Ukrainy i narodu ukraińskiego jako tragiczny moment w najnowszej historii, ale też zostanie dniem, w którym stało się jasne i klarowne, jak nigdy dotąd, kto jest naszym bratem, przyjacielem w tym trudnym czasie próby wojną. Kościół katolicki w Ukrainie szybko rozpoznał, jaki rodzaj pomocy powinien świadczyć ludziom w czasie wojny. Tak z błogosławieństwa arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, powstał antykryzysowy sztab pomocy humanitarnej. Swoją działalność rozpoczął z dniem 27 lutego i na jego czele stanął biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. A tymczasem cała Polska przyszła nam z pomocą, otwierając swoje domy dla uchodźców z Ukrainy i wysyłając pomoc dla tych ludzi, którzy zostali w kraju pod ostrzałami wojny. Więc zadaniem sztabu antykryzysowego było koordynowanie przybycia i rozdzielenia pomocy humanitarnej dla uchodźców. I bardzo nam w tym pomogła zaprzyjaźniona fundacja Semper Fidelis na rzecz archidiecezji lwowskiej, która od lat wspiera wszechstronny rozwój naszej archidiecezji i podejmuje działania pomocowe oraz charytatywne. Pomaga rozwijać aktywność duszpasterską i społeczną. Siedziba fundacji w Lancucie stała się punktem przyjmowania pomocy humanitarnej z całej Polski oraz Europy. I to bardzo usprawniło przekazywanie darów przez granice i dowożenie do różnych części Ukrainy. Wszędzie, tam gdzie była potrzeba. Dzięki współpracy z fundacją Semper Fidelis przyjęliśmy ponad 70 tirów żywności, środków higienicznych, leków i materiałów opatrunkowych. 70 tirów świadectwa na to, że mamy wokół siebie ludzi nieobojętnych, z ogromnym sercem. Okazana przez Was pomoc trafiła do tych, którzy jej naprawdę bardzo potrzebują. A obecnie, dzięki nieustającemu wsparciu finansowemu, które wpływa do nas przez Fundację w Lancucie, nasza Katedra Lwowska i Fundacja Dajmy Nadzieję pomaga na wiele różnych sposobów. Karmimy na dworcu gości naszego miasta, przebywających z niebezpiecznych terytoriów Ukrainy, a także włączamy się w pomoc długofalową. Codziennie nasi kapłani wraz z grupą wolontariuszy wyjeżdżają na dworzec kolejowy z kanapkami i gorącą herbatą, z ciastkami i słodyczami, aby nakarmić tym jedzeniem uchodźców przybywających pociągami do Lwowa. A jeszcze jedna grupa wolontariuszy pracuje w naszym ośrodku duszpasterskim w Lubelu, wykańczając domki kempingowe, w których już niedługo będą mogli zamieszkać rodziny uchodźców, którzy przez wojnę stracili swoje domy. Więc pomoc, którą otrzymujemy od Fundacji Semper Fidelis, pozwala nam śpieszyć z pomocą wszędzie tam, gdzie jest bardzo oczekiwana i potrzebna. Ta nasza współpraca jest dzisiaj znakiem nadziei dla wielu ludzi. A więc pragniemy z całego serca podziękować, że dostrzegacie potrzeby tych, którzy ze wszystkich sił walczą o godne życie, o wolność i przyszłość dla swojego kraju i swoich dzieci. Razem możemy pomagać bardziej skutecznie. Niech Bóg Wam wynagradza za dobroć Waszych serc i błogosławi wszelkie poczynania służące dla dobra innych.